Witam Was, jesteśmy w parku linowym Port Brzeźno. Zaczynamy trasę trudną. Jest to naprawdę spore wyzwanie. W pierwszej kolejności będziemy mieć pal do pokonania, jak ściankę spinaczkową. Mamy tutaj przeszkody, z tym, że będziemy mieć tutaj dodatkowe takie wychylenie, które powoduje troszkę problemy. Okej. Jest to naprawdę trudna trasa. Już przechodziłem tą trasę i naprawdę nie było łatwo. Dobra. Jest. Dobra. Pierwsze pokonane. Zabezpieczamy się. No. Teraz będziemy mieć tunel z trapezów. Dobra. Możemy działać. Okej. Dobra. Tutaj wszystkie przeszkody są dość utrudnione. Nie będzie prosto. A właśnie najbardziej na platformy, które są naprawdę wąziutkie i one sprawiają taki dodatkowy efekt, że możemy z nich zlecieć, że za mało miejsca na nich mamy. I to też najwięcej jakby strachu tutaj może zrobić. Teraz będziemy mieć złośliwe pętle, które naprawdę są złośliwe, bo mamy je troszkę naprzemiennie i będę musiał uważać, jak chodzę. Okay. A, już pomyliłem się, ale sobie zmienię nogę. Spoko. Już znam tą trasę, więc muszę oszczędzać tutaj energię na kolejne przeszkody. Dodatkowo przeszkody tutaj mamy ustawione, że idą troszkę do góry. To powoduje, to jest taki dodatkowe obciążenie. Okej. A ty. Dobra, zaplątamy się. Ale idziemy dalej. Okej. Dobra. Najgorsze jest to, że właśnie musimy nogę przestawiać sobie. Dobra. Jest pokonana przeszkoda. Okej. Dobra. Naprawdę miejsca mamy niewiele. Przy skoku Tarzana tam będzie najciekawiej. Teraz będziemy mieć trapezy. Okej. To jest taka spokojna przeszkoda. Chociaż znowu teraz w dół idzie, zaraz będzie w górę szła, więc to już nam troszkę utrudnia poruszanie się, ale spoko, damy radę. Jeszcze to inaczej, tutaj patrzcie, że możecie odpocząć sobie
na tej przeszkodzie. Nie męczymy się, bo męczące przeszkody będą jeszcze dalej. Kolejny wąska platforma. Wysokość też ciekawa, to będzie z 8-9 metrów. No i teraz mamy belki typu V. I jeszcze spokojnie możemy odpocząć, bo przed nami czekają naprawdę niesamowite przeszkody, jak szczemiona czy wisienki, co naprawdę nam utrudnią życie. A tak przy okazji chciałbym pozdrowić Liliannę Syrni. Prawdopodobnie najbliższy park, jaki jest koło ciebie, to będzie w Władysławowie Śląskim, chyba tak, już nie pamiętam miejscowości dokładnie, ale jeśli byłaś tam, no to w komentarzu napisz, jak się bawiłaś na parku. Ej, pozdrawiam. A my kontynuujemy dalej. Teraz będziemy mieć trudniejszą przeszkodę, dlatego że mamy teraz złośliwe pętle. Od góry sobie chwycę, dobra. Dobra, i kontynuujemy. Naprawdę tutaj te przeszkody w tym parku nie są jakby proste. One na początek troszkę w dół spadają. Te liny są po prostu wyłapu, później musimy wyciągać się do góry. To naprawdę utrudnia nam przechodzenie. A z drugiej strony przeszkody są długie. To nie są, że 5 tutaj linek natrafimy i dziękuję. Tylko naprawdę musimy kawał drogi przebyć, żeby pokonać to. Ale jak na razie dajemy radę. Ale to dopiero się zacznie. Okej. Dobra. Pokonaliśmy kolejną przeszkodę. Zabezpieczamy się. I teraz będziemy mieć skok Tarzana. Czyli tu skaczemy na Tarzanem. A tutaj dla mniejszych możemy sobie skrócić, żeby ominąć Tarzana, czyli to jest most dwulinowy. W pierwszej kolejności musimy sobie przyciągnąć przeszkodę. I teraz jest nieziemsko, dlatego że platformę mamy naprawdę bardzo wąską. Dwie ręce wykorzystuję ten. Jestem zabezpieczony. Ale ta pewność zabezpieczenia nie jest już taka, jakby to była wielka platforma. Więc to nam powoduje, że ten strach, to utrzymanie na tej trasie jest takie. Dobra, odplączamy się. Dobra, jest. Przypinamy się do najwyższych pętli. Okej, dobra. Jesteśmy. Dobra. Od razu jak skoczymy, mamy się łapać. Dobra, no to lecimy! Dobra, jesteśmy. Teraz prawa na platformę. Musimy się dostać. Dobra, jesteśmy. Dobra, to był fajny skok. Zabezpieczamy się. Okej. I teraz będziemy mieć tyrolkę. W pierwszej kolejności bloczek. Okej. Naprzemiennie. Mam nadzieję, że to widać ładnie. I teraz możemy jechać. Go!
Okay. Tu jest troszkę większa platforma. Musieliśmy z Tyrolki wyjechać. Zabezpieczamy się. Okay. Super. I teraz tak. Tutaj mamy możliwość wyboru poziomu trudności. Albo bierzemy sobie korale, skracamy. Albo wybieramy sobie trudniejszą trasę, gdzie pokonujemy wisienki i strzemiona. Jest to naprawdę uciążliwa akurat ta gałąź, więc ona będzie nas kosztować troszkę siły, ale dajemy radę. Więc w pierwszej kolejności wybieramy wisienki. Dobra, na wisienki dwoma nogami naskakujemy i przeskakujemy sobie z jednej na drugą. O, to musimy odplątać. O. No ładnie. A teraz już muszę. Tak. No nie, jeszcze muszę stracić energię na... Jest. Dobra. Przeskakujemy sobie z jednej na drugą. Jest to dość trudna przeszkoda. Okej. Dobra. Ta jest załatwiona. Teraz niestety nas czeka jeszcze trudniejsza. Teraz nas strzemiona będą czekać i bynajmniej tutaj dla mnie będzie większy problem, dlatego że jestem w glanach i trafienie w strzemiono, będzie, mam nadzieję, że widać, jest trudniejsze. Dobra, spróbujemy zacząć. I okej. Właśnie, nie trafienie powoduje, że to szczemiono nam ucieka. Ja sobie od tyłu wkładam nogę. Dobra. Później przechodzę do przodu. Jest. Przyciągam sobie. Od tyłu sobie wkładam nogę. Na kamerze to nie będzie widać. Ale to jest bynajmniej moja technika, która wydaje mi się, że sprawdza się. I teraz z przodu noga. O. Najwięcej energii jakby tutaj traciłem, bo to musi być precyzyjne. Druga, każde złe włożenie nogi powoduje, że tracimy energię. Rozbujała nam się szczemiona, więc to jest zawsze newralgiczne. Staramy się nie bujać szczemionami, tylko powoli wkładać. Jestem. Wow. Dobra. Naprawdę było męczące zadanie. Zabezpieczę się. Teraz mamy Tyrolkę. Tyrolkę widzę troszkę pod góry. Więc ona pod koniec będzie trzeba zrobić koale. Na pewno. Dobra. Wyprostujemy. Już jestem zmęczony. Bardzo wymagająca. Naprawdę jest to trudna przeszkoda. No i dobra, jedziemy. Tak jak myślałem, to musimy się powrócić. No i dojechać do platformy.
Jest. Dobra. Ło. Okazuje się, że tu też tracimy troszkę energii. Więc nasze przygody stają się coraz trudniejsze. I tu mamy kolejne odgałęzienie. Poprzednim razem tędy poszłem, bo już naprawdę nie dałem rady. Tu mamy takie makarony, można powiedzieć, z wisienkami, czy takie na ręce. A tutaj mamy serpentyny. Więc to jest trudniejsza trasa, bo musimy pokonać serpentyny. Później chyba tam prostokąty, nie prostokąty, trapezy i prostokąty. Dobra, wybieramy oczywiście trudniejszą trasę. Ok, więc serpentyny nas czekają. No i zaczynamy zabawę. A mnie się w butach pląta. Zaczęły mi się buty. Ciężej jest przechodzić. Najlepiej mieć tu jakieś Adidasy. W tym przypadku. Ale przechodzimy. No to jest kolejna trudna przeszkoda, na którą musimy troszkę energii wydać. Ok. Nie jest to łatwe. Już mniej się palą. Ale jeszcze trzy przeszkody. Jesteśmy w domu w bazie. Bolą ręce. Chwila odpoczynku. Przydałby się jakiś bufet z napojami. Tak mi tu brakuje. Tak na wysokościach fajnie by to wyglądało. No ale dobra. My musimy kontynuować przejście. Więc teraz trapezy. Tu z trapezu będzie nas czekał. Dobra, muszę być niewiutko, bo chodzę. O, wszystko. O. Ok. Dobra. Bardzo wszystko niewiutko. Tutaj mamy uczucie, jakbyśmy byli na przeszkodzie dziecięcej, więc musimy się dostosować do poziomu dziecka. No i okej. I teraz mamy podobną przeszkodę, tylko z prostokątami. Też muszę się z powrotem dostosować. I muszę się mieścić. Kamera nie przewidywała tego, że będzie tak ciasno. Okej. Dobra. Już nie ma tak szybko przechodzę. Niestety. No i niestety tutaj myślałem, że to będzie już koniec, a tu jeszcze nie, bo nas czekają złośliwe belki, które niestety też są przeszkodą. Trudno
więc będą nam sprawiać sporo problemu. Zwłaszcza, że teraz mamy troszkę w dół. Właśnie w dół musimy zejść, a później pod górę. Okej. Naprawdę, kto ma problemy z średnią, nie startujcie tu. No naprawdę jest trudno. Ja już mam 60 parków za sobą i ta trasa sprawia mi problem. Już widać koniec. Jest. Ręce palą. Dobra. Musimy się przepiąć. I teraz będziemy mieć studnię. Studnię z trójkątów. Kapitana. Przeszkoda. Okej. Bardzo fajnie wygląda. Mam nadzieję, że widać. Odpłaczam się. Okej. Podpinka. Już niedaleko końca. To są ostatki cierpienia i bólu. A my już tu kończymy trasę, a was zapraszam na Facebooka.